Ponad 30 milionów złotych kosztował remont dworca Wałbrzych Główny. Nie tylko odświeżono budynek z zewnątrz, ale także kapitalnego remontu doczekało się wnętrze i diametralnie zmieniło się otoczenie. Kompleksowy remont budynku dworca i jego otoczenia to część szerokiego programu PKP przebudowy niemal 200 dworców w całej Polsce. Jego celem jest poprawa warunków podróżowania koleją i zachęcenia coraz większej liczby Polaków do podróżowania pociągami. PKP SA na terenie Dolnego Śląska realizuje największy w swojej historii dotychczasowej program modernizacji inwestycji dworcowych. Do 2023 roku tu na terenie Dolnego Śląska oddamy 19 nowych lub całkowicie zmodernizowanych dworców. Tylko w tym roku ten Wałbrzych Główny to już jest piąty dworzec, który oddajemy do użytku. Budynek dworca jest już dosyć wiekowy, bo liczy sobie prawie 154 lata. Po wybudowaniu nosił nazwę Dietersbach. Obecną nazwę otrzymał w 1948 roku. Zakończony właśnie remont trwał około 2 lat i pochłonął ponad 30 milionów złotych. Zrealizowaliśmy bardzo ambitny projekt o wartości ponad 30 milionów złotych i w ramach tego projektu wykonaliśmy kapitalną modernizację tego obiektu. To jest obiekt historyczny. 154-letni budynek został całkowicie wyremontowany i jak będą mogli Państwo za chwilę się sami przekonać, zyskał swój nowy blask. Myślę, że jest godny tego złotego pociągu, który gdzieś tutaj, miejmy nadzieję, kiedyś przyjedzie. Ten dworzec to jest takie wspaniałe połączenie nowoczesności z tradycją. Nowoczesność dlatego, że wystarczy się rozejrzeć, jak wygląda infrastruktura, jakie są tutaj rozwiązania zastosowane, a tradycja dlatego, że rewitalizacja, co widać zresztą nawet jak się rozejrzymy, została dokonana z niezwykłą dbałością o szczegóły. Więc to mnie jako historyka w szczególności cieszy. Faktycznie kolejny dworzec, bo Świebodzice, Kłodzko, niedawno Imbramowice też oddawane wspólnie z panem dyrektorem. Bardzo się cieszymy, że przewoźnik regionalny Koleje Dolnośląskie ma możliwość zatrzymywania się na tak pięknej i rosnącej jak na drożdżach infrastrukturze kolejowej. Przed nami rozpoczęcie przejazdów na linii 285 z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy. Dalej mamy nadzieję do Jedliny Zdrój, choć tam prace są na trochę wcześniejszym etapie. Deklarujemy pełną gotowość do uruchamiania połączeń na właśnie tych oddawanych odcinkach. Bardzo dziękuję. Przed dworcem przebudowano cały parking, wydzielono miejsce na przystanek autobusowy. Pojawiły się miejsca do tymczasowego postoju Kiss and Ride, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, a także osobno dedykowane rodzinom z dziećmi. Zupełną nowością są miejsca dla pojazdów elektrycznych z ładowarką. Przy dworcu stanął także zadaszony parking dla rowerów wraz ze stanowiskiem naprawczym. Choć dworzec główny nie pełni już od lat funkcji głównego centrum komunikacyjnego, bo pasażerowie częściej korzystają z dworców i przystanków położonych bliżej większych dzielnic, to przynajmniej odzyskał wygląd godny swojej nazwy. Do pełni szczęścia brakuje na razie jakiegoś punktu gastronomicznego dla posilenia się przed lub po podróży, ale są miejsca, które czekają na ewentualnych najemców.